pan prezydent próbuje trochę oszukać opinię publiczną, mówiąc, że ktoś usiłuje rządzić za pomocą uchwał. Czy minister Sienkiewicz mógł czekać? No właśnie. Czekać na ten kompromis, o którym mógł, też przecież czy nie mógł, wspominałem. Pana zdaniem? Moim zdaniem nie bardzo mógł. Jaką wizję dla siebie w przyszłości widzi Andrzej Duda? Czy on pójdzie za tym podpuszczeniem swojego bulteriera Mastalerka, który, przepraszam za to określenie, ale chyba jest od tego w tym momencie, żeby mówić to, czego prezydentowi mówić nie wypada. Król jest nagi. To znaczy Jarosław Kaczyński nie ma żadnej, moim zdaniem, koncepcji. Pan doktor habilitowany Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. No i przepraszam za potoczność sformułowania, ale z grubej rury zaczynamy ten nowy rok, panie doktorze. Ja myślałam, że będzie trochę spokoju, tak zwany sezon ogórkowy, ale chyba się na ten sezon ogórkowy nie zanosi, zważywszy na to, że no mamy potężne właśnie starcie, wojna podjazdowa, konflikt. Jakby pan nazwał to, co dzieje się między dużym pałacem a kancelarią premiera? Panie redaktor, a kiedy ostatnio u nas było sezon ogórkowy? No nie było. Mamy bardzo gorący, nieustający czas. Zawsze się chwalę, że mam pamięć jak słoń, ale rzeczywiście sobie nie przypominam. Nie, nie było, bo, a mówiąc poważnie, tu chyba sprawdza się na naszych oczach takie politologiczne założenie, taka hipoteza badawcza, że kampania wyborcza właściwie nigdy się nie kończy. Jak się kończy jednymi wyborami, to właściwie zaczyna się już następna. I chyba mamy do czynienia właśnie z takim mechanizmem, bo przed nami przecież w tej chwili już rok wyborczy, podwójne wybory. Niektórzy chcieliby nawet myśleć, że potrójne wybory. Do tego przejdziemy, bo temu w ogóle poświęcimy oddzielną część naszej rozmowy. A potem w 25. roku prezydenckim. No właśnie, ale Andrzej Duda nie bierze już udziału w wyborach prezydenckich. A pana zdaniem jest bardzo mocno zaangażowany w dalszym ciągu politycznie i to orędzie nie było przypadkowe, tak? Że on mówił do swoich wyborców, do wyborców PiS-u zwracał się pan prezydent. Ja mam zachowanie pana prezydenta dużo problemów, bo to jest zachowanie bardzo nieprzewidywalne. Właściwie nie wiem, w co gra pan prezydent, bo jak sobie ostatnie tygodnie przeglądam, porządkuje to, co się wydarza w życiu politycznym, to ja mam sprzeczne sygnały. Bo z jednej strony pan prezydent usiłuje wykazać, że PiS wygrał wybory. Mówię o desygnacji Morawieckiego. Potem mamy ostre... Marcin Mastalerek mówi wprost, Tusk przegrał wybory. Jasne. Znaczy teoretycznie rzeczywiście no, nie był liderem partii, która miała pierwsze miejsce, tak. Więc może można to tak ale potem mamy następną sekwencję. Orędzie podczas otwarcia Sejmu ostre. Bardzo ostre, można by powiedzieć, w jakiś sposób konfrontacyjne. Pan prezydent mówi, nie przekroczycie pewnej linii, nie tłumaczcie się wetem, jeżeli nie chcecie tworzyć ustaw. Potem jest powołanie rządu Tuska i zadziwiająco łagodne, umiarkowane i koncyliacyjne wystąpienie. No można powiedzieć, że niektórzy otwierają oczy ze zdziwienia. To w co gra Andrzej Duda, panie podpisanie ustawy doktorze o in vitro. Tak. I to jest też no ale to projekt sobie obywatelski. No, to... A potem zaczyna się etap wojny. I teraz jest pytanie, czy to Andrzej Duda nie ma koncepcji na koabitację, czy jest po prostu reaktywny na to, co robi koalicja rządowa. I powstaje drugie pytanie. Czy koalicja rządowa nie wykazuje zbyt mało chęci współpracy z prezydentem, bo może gdyby próbowała no, ale co może współpracować, zrobić na przykład w inaczej zagrać grę o media publiczne. To jest moja hipoteza, oczywiście. Zadaję sobie pytanie. No ale to prezydent wetując ustawę okołobudżetową według rządu doprowadził do konieczności postawienia w stan likwidacji mediów publicznych. A gdyby najpierw rząd, koalicja rządowa ponegocjowała, zapytała się prezydenta, czy byłby w stanie poprzeć pewne rozwiązania związane ze zmianą w prawa, jeśli chodzi o media publiczne. Na przykład przywrócenie takiej sytuacji, że to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma decydować o mediach i likwidujemy niekonstytucyjną Radę Mediów. Panie doktorze, ale to nie byłoby tak, że nauczeni doświadczeniem wiedzieli już, że na przykład pan prezydent przeciągałby w nieskończoność kwestię związaną z mediami publicznymi? Teraz właśnie jest druga kwestia. Patrzymy z drugiej strony na ten problem. Bardzo możliwe, że koalicja rządowa miała świadomość, że prezydent w pewnych kwestiach nie ustąpi. Tak. A zatem poszła inną drogą. I tu pojawia się w tym materiale, w
we fragmencie wystąpienia pana prezydenta pewna fałszywa teza. Ja już pomijam kwestię przywiązania pana prezydenta do zasad konstytucyjnych, bo można nie by będzie o tym zgody na łamanie konstytucji, a z taką sytuacją mamy do czynienia, mówi tak, prezydent. Trzy godziny moglibyśmy rozmawiać o ostatnich 8 latach. Ciśnienie panu skoczyło chyba trochę, jak pan to usłyszał. I no tak, trochę mi skoczyło. Natomiast, mówiąc już zupełnie poważnie, pan prezydent próbuje trochę oszukać opinię publiczną, mówiąc, że ktoś usiłuje rządzić za pomocą uchwał. Nie rządzi się za pomocą uchwał. Uchwały Sejmu były tylko pewnym manifestem politycznym wskazującym, co powinna uczynić koalicja rządowa, opierając się na przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Bo przecież minister Sienkiewicz, kiedy zaczął, przepraszam za potoczność, robić porządki w telewizji i w radiu, to on uchwałę przywołał tylko jako pewien dokument wskazujący kierunek, ale oparł się na kodeksie symbol, tak się też spółek handlowych. Czyli oparł się na ustawie. Można dyskutować, czy to źródło prawa było właściwie użyte, czy nie. Nie chcę tu przesądzać, bo zdania bardzo wybitnych prawników są podzielone co do tej sprawy, ale nie zmienia to faktu, że się minister oparł na ustawie. Ale według ostatniego sondażu ponad 50% badanych popiera taki sposób załatwienia kwestii z mediami publicznymi. Ludzie ewidentnie chcą zmian. W tym nawet część, nie wiem, czy pan zdążył się zapoznać z tymi cząstkowymi, nawet część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tak, niewielka, co prawda, bądźmy uczciwi. Niemniej to nie jest tak, że 100% wyborców PiS jest przeciwnych temu, co robi obecny rząd w sprawie mediów publicznych. Czy to daje rządowi jakiś większy mandat do działań nawet dyskusyjnych? Oczywiście, że za pomocą sondaży się nie rządzi. Natomiast we współczesnej demokracji badania opinii publicznej są ważną wskazówką, co może być akceptowalne, a co nie jest akceptowalne dla społeczeństwa. Od dawna było wiadomo, że sprawa mediów publicznych, które stały się nomen nomen mediami rządowymi, jest do załatwienia. Użyła pani redaktor wcześniej, podczas rozmowy z panem premierem, określenie przeoranie mediów. Ja go też zaoranie. Przeoranie, zwał jak zwał. Ale wiem, o co oczywiście zaraz ci, którzy nie mają dobrej woli słuchania, powiedzą, że to jest jakiś skok na media. Nie. Poprzez przeoranie ja uznaję gruntowną zmianę ustroju mediów publicznych, tak aby one rzeczywiście reprezentowały stanowisko różnych sił politycznych, nie były zdominowane przez jeden obóz polityczny. I ja się wcale nie dziwię, że badania wykazują, że ludzie chcą tej zmiany, że uważają, że zbyt zideologizowane i zbyt podporządkowane jednej sile politycznej były media. A ja zadam jeszcze jedno pytanie. Czy minister Sienkiewicz mógł czekać? No właśnie. Czekać na ten kompromis, o którym mógł, też przecież wspominałem. Pana zdaniem? Moim zdaniem nie bardzo mógł. Dlaczego? Ponieważ miał na stole na przykład wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wydatkowania środków publicznych w telewizji polskiej. Mamy żywy dowód, mały wycinek. Ja wspomniałam wycinek dzisiaj o tej kontroli i polecam państwu, jeżeli państwo nie czytali, nie całego raportu, bo to rzadko kto będzie miał tyle entuzjazmu, żeby to zrobić, ale wnioski z tego raportu, one są wstrząsające tak naprawdę. Okropne. To nie są media publiczne, tylko prywatny, partyjny folwark. A trzeba pamiętać, że minister kultury jest odpowiedzialny za funkcjonowanie i mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności. I mógłby zostać pociągnięty, gdyby utrzymywał, konserwował ten stan. A więc można powiedzieć, że jest uzasadniony ruch ministra. Natomiast nie zmienia to faktu i będę się tutaj upierał, tak, że pewne rzeczy trzeba zrobić. Po pierwsze, stan likwidacji nie może oznaczać wyeliminowania mediów publicznych, bo... Ale chyba nie ma takiego planu. Nie, ale mówię, gdyby komuś nawet to do głowy przyszło, ponieważ konstytucja moim zdaniem wprost mówi o konieczności utrzymywania mediów publicznych. To jest po pierwsze. Po drugie, potrzebujemy nowych rozwiązań ustawowych co do ustroju mediów publicznych. I one powinny powstać w takim szerokim porozumieniu, bo wszystkim to powinno służyć. Ale mam nadzieję, że pan prezydent na to zwrócił uwagę. Musimy, przepraszam za taki skrót myślowy, wyrwać politykom polską telewizję, polskie radio i polską agencję prasową. Są różne koncepcje przez różnych wybitnych medioznawców przedstawiane. Nazwijmy to w skrócie polegające na uspołecznieniu
mediów publicznych, na wprowadzenie tego czynnika społecznego, rady społecznej, rady programowej, która by kontrolowała to, jak funkcjonują media. Można to zrobić, jeżeli tylko będzie taka wola polityczna. Wracając do orędzia i pana prezydenta, i pana premiera, i tego mojego pierwszego pytania związanego z koabitacją. Czy pan widzi jakiekolwiek pole do tejże w tym momencie? I znowu, nie mówimy o tym, co powinno być, czy czego byśmy sobie życzyli, ale o faktach, które dają nam realny obraz sytuacji, bo trochę już mamy tych faktów na stole. Najpierw trochę historii, jeżeli pani redaktor pozwoli. Tak na momencie, tylko wrócę do 97-98 roku. Kwaśniewski Buzek? Kwaśniewski Buzek. Pierwsze miesiące niezwykle burzliwe. Niezwykle skomplikowana współpraca, kłótnia o politykę obronną, o politykę zagraniczną, o ambasadorów, o generałów. Można powiedzieć o wszystko. Natomiast po pewnym czasie to się zaczyna uspokajać. Dwie strony zauważyły, że bez tej współpracy będzie właściwie blokada procesu rządzenia państwem. Tylko jest pytanie, czy nie mieliśmy do czynienia z inną sytuacją personalną? No jednak prezydent Aleksander Kwaśniewski ze swoim rozumieniem dobra państwa, no z całym szacunkiem dla Andrzeja Dudy, no o 3 kroki go wyprzedza. Albo nawet 5. Również ze strony rządowej pewne zrozumienie dla sytuacji prezydenta wtedy wystąpiło. Później ta współpraca była na tyle harmonijna, że nawet prezydent potrafił przeciwstawić się własnemu obozowi politycznemu, SLD, podejmować decyzje, które lewicy wcale takie przyjazne i miłe nie były. Ale teraz przenosimy się do naszych czasów. Czy mamy analogię? Czy można tutaj to zastosować? I pytanie chyba tkwi w tym, jaką wizję dla siebie w przyszłości widzi Andrzej Duda? Czy on pójdzie za tym podpuszczeniem swojego bulteriera Mastalerka, który, przepraszam za to określenie, ale chyba jest od tego w tym momencie, żeby mówić to, czego prezydentowi mówić nie wypada, bo ja nie wierzę, że to jest bez kontroli, bo zazwyczaj ministrowie prezydenccy nie tworzą swojej własnej polityki odrębnej od urzędu prezydenta, tylko reprezentują ten urząd. A tymczasem, tu widzę, przepraszam, wejdę w słowo, proszę nie zapomnieć wątku, tylko gwoli uzupełnienia też o czym pan mówi. Marcin Mastalerek stwierdził, że boi się po tym orędziu Donalda Tuska, że on mówi piękne słowa, a czyny jego są brzydkie, że mówi co innego, robi co innego i że skoro się uśmiecha, to za chwilę zastanawia się pan Mastalerek, co Donald Tusk zrobi i idzie jeszcze dalej, porównuje go do szefa mafii, co prawda filmowej, do Michaela Corleone, mamy tutaj ojca chrzestnego, ale jednak no, musi pan przyznać, że jest to daleko idące porównanie. Tak. Porównywanie obecnego premiera Donalda Tuska do szefa sycylijskiej mafii. Czy szef gabinetu prezydenta powinien używać takich sformułowań? Bo one są dopuszczalne, jak sądzę. Nie wiem, to jest też kwestia państwa, przede wszystkim interpretacji gdzieś na sali sejmowej, w jakiejś politycznej dyskusji. Ale od szefa gabinetu prezydenta oczekuje się chyba odrobinę więcej. A może panu Mastalerkowi wydaje się, że jest wiceprezydentem? No właśnie, to jest pytanie, jaka rola pana ministra Mastalerka została tutaj zaplanowana, bo mi się wydaje, że jego zachowanie wykracza poza przyjęte uwarunkowania ustrojowe w Polsce. Ja 30 lat badam prezydenturę, to jak urzędy prezydenta działają, działają piastuni i powiem szczerze, że tak aktywnych ministrów jak Mastalerek, to myśmy nie mieli przez ostatnich prawie 30 lat, żeby oni odgrywali tak samodzielną, autonomiczną rolę polityczną. I bazując na tym, mogę postawić hipotezę, że minister Mastalerek pcha prezydenta ku polskiej scenie politycznej, pozostaniu na polskiej scenie politycznej po zakończeniu prezydentury, prawdopodobnie jako lidera prawicy. Chociaż tutaj będzie miał swoistego konkurenta w postaci Mateusza Morawieckiego, bo ja myślę, że były premier wcale nie zakończył jeszcze swojej wizji pozostania. Tylko, że i jeden, i drugi nie mają zaplecza politycznego. A co można zawojować na polskiej scenie, nie mając politycznego zaplecza? Ale teraz jest
podhipoteza druga. Pan prezydent pozostaje na scenie, ale w innej konfiguracji. To znaczy próbuje być swoistym patronem przebudowy, można to powiedzieć, obozu konserwatywnego, włączenia do tego obozu części dotychczasowej przez 8 lat opozycji. Czyli zapraszamy być może PSL, być może Hołownię i proponujemy im stworzenie nowego bloku centrokonserwatywnego. Wtedy ta prezydentura nie może być tak radykalna i ta koabitacja nie może być tak ostra, ponieważ trzeba znajdywać sojuszników w obozie obecnej władzy. No i jeszcze trzecia hipoteza, że pan prezydent chciałby się wybrać gdzieś za granicę i po zakończeniu prezydentury zrobić karierę w organizacjach międzynarodowych. Co wtedy? Wtedy potrzebuje poparcia rządu. I być może, jeżeli ta hipoteza by się sprawdziła, to mamy prężenie muskułów politycznych. W tej chwili sprawdzanie, dokąd się można posunąć, pokazanie, gdzie się moje pole kończy, gdzie się twoje zaczyna i uspokojenie sytuacji za jakiś czas. No dobrze, to teraz rozważmy scenariusz, o który zresztą pytałam wicepremiera Gawkowskiego. On stwierdził, że to jest scenariusz science fiction. Ja nie byłabym taka przekonana, szczerze mówiąc, ale pana jako osobę, która zajmuje się analizą konstytucji od lat, zapytam o to, czy możliwym pana zdaniem jest scenariusz następujący. Prezydent nie wetuje, bo nie może, ustawy budżetowej. Odsyłają do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, a pani Julia oczywiście orzeka wraz z panią Krystyną i pozostałymi sędziami, że ustawa budżetowa jest niekonstytucyjna. I co wtedy się dzieje, bo obawiam się, chyba że źle czytam konstytucję, ona nie przewiduje takiej sytuacji. I będzie znów piekło interpretacyjne, jeżeli chodzi o to, czy prezydent ma prawo rozwiązać Sejm w związku z tym, czy my wtedy będziemy mieli budżet, czy go nie będziemy mieli, bo do tego moim zdaniem może dojść. Wiele wskazuje na to, że pan Andrzej Duda właśnie na taki scenariusz gra. No właśnie. I tutaj kłania się doświadczenie znów historyczne. Przepraszam za bardzo. No to cudowne analogię. Właśnie. Dlatego uwielbiam z panem rozmawiać. Jest, pani redaktor, spór swego czasu prezydenta Wałęsy z parlamentem, jakie są terminy budżetowe. Pan prezydent uważa... Tylko, że to nie była konstytucja obecnie obowiązująca. Tak. Ale dlaczego o tym mówię? Za chwilkę wyjaśnię. Pan prezydent interpretuje, że termin, o którym mówi mała konstytucja, to jest termin również dla niego przewidziany, a parlament twierdzi, że tylko dla parlamentu. Nauczeni tym doświadczeniem regulujemy w nowej konstytucji z 1997 roku te kwestie nadzwyraz wyraźnie. To parlament, Sejm i Senat ma 4 miesiące na zajęcie się ustawą budżetową. Jeżeli nie zdąży w ciągu tych 4 miesięcy, prezydent może skrócić kadencję. Absolutnie nie wchodzą w grę żadne terminy związane z rozpatrywaniem ustawy budżetowej przez Trybunał Konstytucyjny. Tu jestem w 105% nawet przekonany. Czyli nie ma opcji wcześniejszych wyborów po prostu. Nie ma opcji wcześniejszych wyborów, jeżeli ustawa budżetowa zostanie skierowana do ciała nazywanego Trybunałem Konstytucyjnym. To oczywiście nie znaczy, że nie będzie próby zrobaczenia, co się stanie, jeżeli się skieruje. I teraz druga część pytania, pani redaktor. Co my mamy? Na czym pracujemy? Otóż na konstytucję, po pierwsze, to nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ustawę budżetową, w związku z tym praktyki nie ma żadnej, ale patrząc na regulacje chociażby rozdziału 10 Konstytucji związanego z finansami publicznymi, to mógłbym zakładać, że po pierwsze, pracujemy na projekcie Rady Ministrów, bo konstytucja zakłada, że jeżeli zaczął się rok budżetowy, a zaczyna się 1 stycznia, a budżet nie został jeszcze uchwalony, pracujemy na podstawie projektu Rady Ministrów. Jeżeli dłużej tego budżetu by mogło nie być, a więc zakładamy na przykład, że on wylądował w Trybunale Konstytucyjnym, to ma tylko 2 miesiące na rozpatrzenie tego wniosku, no ale to jest jednak sporo. Możemy pokusić się o przyjęcie prowizorium budżetowego, czyli takiej przejściowej na kilkanaście, być może tygodni. I to prezydent też musi akceptować takie prowizorium budżetowe, czy nie? Nie ma prawa weta wobec prowizorium również. A w ostateczności być może za 2-3 miesiące parlament przyjmuje pełny
całoroczny, można by tak powiedzieć. Panie doktorze, to jeszcze jedna sprawa. Zupełnie hipotetycznie, gdyby się okazało, że Trybunał Konstytucyjny orzeka niekonstytucyjność ustawy budżetowej, jest ustawą zasadniczą, to prezydent według pana nie może rozwiązać parlamentu w tym przypadku. A jeżeli się zdecyduje na taki krok... No to będzie to niekonstytucyjny krok, to będzie delikt konstytucyjny. Który z kolei, jeżeli chodzi o prezydenta Dudę? Trudno mi już zliczyć, ale jestem profesor przekonany, profesor Strzembosz doliczył się 13-14 ostatnio, ale w pewnym momencie stwierdził, że nie ma sensu liczyć dalej. Ja no, podzielam zdanie pana. Uważa pan, że pójdzie na takie zwarcie prezydent Andrzej Mam Duda, nadzieję, czy nie? Że nie? Mam nadzieję, że nie, bo byłoby to kompromitujące dla głowy państwa, bo by się okazało, że absolutnie prezydent nie potrafi przeczytać konstytucji. A dla doktora nauk prawnych trochę byłoby to kłopotliwe. Czyli pana zdaniem takiego scenariusza raczej obawiać się nie powinniśmy. No nie powinniśmy, ale co zrobi realnie prezydent? No nie, ale ja mówię o pana przewidywaniu, że raczej nie posunie się aż tak daleko moim zdaniem, prezydent. Moim zdaniem nie, bo te granice zostały wyjątkowo dobrze określone w konstytucji. Panie doktorze, czy uważa pan, że cokolwiek zmienia się w Prawie i Sprawiedliwości, bo mówię także w kontekście tego, o czym pan wspomniał na początku naszego spotkania, czyli kolejnego roku wyborczego. No przecież my za chwilę tak naprawdę, wiosną, mamy wybory samorządowe, późnym latem, wczesną jesienią wybory parlamentarne. Kiedy pan słucha dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego, to ma pan poczucie, że prezes, uważany niegdyś za super stratega, ma strategię na to, jak Prawo i Sprawiedliwość z tego kryzysu wyprowadzić, czy zupełnie nie? Bo on ostatnio udzielił Telewizji Republika wywiadu, mówił o tym, że stracimy państwo, że przestaniemy być jego obywatelami, czyli powiela te wszystkie teorie i tę retorykę stosowaną tuż po przegranych wyborach, kiedy rzeczywiście mógł być jeszcze w jakimś szoku politycznym. No ale mijają miesiące i nic się nie zmienia. Jak pana zdaniem teraz będzie wyglądała przyszłość PiSu? Mamy etap szoku. To jest tyle czasu? Tak. To jest etap szoku po 8 lat właściwie niczym nie krępowanej władzy, a jak pani redaktor pamięta, władza absolutna deprawuje absolutnie. Mhm. A mieliśmy do czynienia z czymś, co ja przypominam tutaj chyba któryś tu raz, nudzę troszkę może, ale stosowałem takie założenie, opierając się na pewnych teoriach politologicznych, że mamy model demokracji totalitarnej, to znaczy z jednej strony niby demokracja, z drugiej strony zdominowana przez jeden obóz polityczny, jego ideologię. Zbudowano ogromną bańkę. Wydawałoby się, że nic się złego stać nie może. I nagle wybory w 2023 roku wywróciły to myślenie. Bo chyba Kaczyński i otoczenie myśleli, że będzie tu wariant węgierski, że opozycja w żaden sposób nie jest w stanie wygrać. Polska to jednak nie Węgry. A więc jest ten etap szoku. Ten etap szoku ujawnia, że król jest nagi. To znaczy Jarosław Kaczyński nie ma żadnej, moim zdaniem, koncepcji poza tym, że boksuje się z rzeczywistością, a jego analizy są coraz bardziej nieadekwatne do rzeczywistości. Mało tego, pojawiają się badania opinii publicznej, o niektórych pani redaktor wspominała, tak, które są nieprzychylne koncepcjom Prawa i Sprawiedliwości. Pojawia się też coraz wyraźniejszy problem na linii mediów publicznych. Przegrywają i na tej linii nie ma powszechnego poparcia do obrony czegoś, co staje się obroną niezrozumiałą. A więc jest ogromny... No zobaczymy, 11 impas. Stycznia ma być wielki protest przed Sejmem. To też będzie jeden z elementów sprawdzenia. Nomen omen, opozycja pisowska chce prawdopodobnie sprawdzić, czy marszałek Hołownia nie pokusi się co do postawienia płotków przy Sejmie, żeby mieć taką pokusę. Mam nadzieję, że pan marszałek wytrzyma i nie wykorzysta tych symbolicznych płotków przy parlamencie. Ale wracając do sedna sprawy. Problem polega też na tym. Jarosław Kaczyński wydaje się nie do ruszenia. Nikt królobójcą w tej chwili nie będzie. A więc bardzo możliwe, że do wyborów kwietniowych, do wyborów
samorządowych, Prawo i Sprawiedliwość będzie trwało w pewnym klinczu, w pewnym paraliżu i nie będzie jasnej koncepcji, co z tym fantem zrobić. Ja póki co widzę pewien kryzys. Nie widzę upadku Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie jest ten scenariusz. Proszę spojrzeć też na inne sondaże, które nie pokazują drastycznego obsunięcia się PiS-u. Zawsze około 1/3 wyborców będzie trwała przy swoich narodowo-konserwatywnych podejściach. Jak PiS straci w kontekście mediów publicznych to swoją tubę propagandową, to poparcie może zacząć spadać. Czy pana zdaniem teraz będziemy mieli jakieś bardziej wiarygodne dane, czy jednak koło 30% PiS będzie miało zawsze? Będzie spadać, bo to nie pozostanie bez konsekwencji. Mhm. Prawo i Sprawiedliwość moim zdaniem może zapomnieć o 40-procentowym poparciu przynajmniej na tym etapie, bo nie wiem, co będzie za 3 lata. Bo za 3 lata, jeżeli się koalicji rządowej nie uda, to wcale nie byłbym zdziwiony, jeżeli gra poszłaby o większość konstytucyjną, ale nie chcę teraz oczywiście tego przesądzać. Natomiast myślę, że ten poziom dopuszczalny w tej chwili, możliwy poparcia, to będzie około 30%. To całkiem dużo. To jest dużo, oczywiście. Twardy elektorat, opieram się, przepraszam, w takim dużym skrócie myślowym, to jest 20-20 kilka procent takiego elektoratu, który na pewno nie opuści w żadnej sytuacji. Ale nie opuści, bo nie ma gdzie pójść? Czy nie opuści, bo tak kocha PiS? Jest szczerze przywiązany do pewnej wizji świata, Polski. To, co pani redaktor powiedziała, braku suwerenności, braku niepodległości, wszędzie czyhających zagrożeń, spisków itd. itd. Co zrobiłby pan na miejscu Szymona Hołowni, jeżeli chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Bo mamy postanowienie pana marszałka o wygaszeniu mandatów, z którego to pan Wąsik i pan Kamiński niczego sobie nie robią. Sprawa się przedłuża. Dopiero dzisiaj pewnie do Sądu Najwyższego trafi to postanowienie marszałka do rozpatrzenia, ale tu dochodzi kolejny problem. Prawdopodobnie przez izbę, która jest obsadzona przez neosędziów i nieuznawana przez europejskie trybunały za sąd. Kolejny bałagan, kolejny... No właściwie już nie wiem, jak to nazwać. No bo orzeknie ta izba prawdopodobnie, że nie miał marszałek Hołownia prawa wydawać takiego postanowienia. I co? Ciekawe jestem, na jakiej podstawie mogłaby tak orzec. Właściwie to odwołanie do Sądu Najwyższego jest odwołaniem, czy proceduralnie marszałek dochował wszelkich staranności, a nie co do istoty problemu. Istotą problemu jest to, że panowie zostali prawomocnie skazani nie przez marszałka Hołownię, tylko przez niezawisły sąd i to kończy ich żywot parlamentarny. Nie decyzja osobista marszałka, który po prostu jest swego rodzaju notariuszem tego, co zrobił sąd. On po prostu stwierdza, że taki wyrok został wydany. I że tak, bo nie ma ruchu. Znaczy, takie są przepisy. On nie decyduje merytorycznie o tym, czy mają pozostać, czy nie. Panie doktorze, a ten słynny już gest Kozakiewicza wykonany przez Mariusza Kamińskiego na sali plenarnej, to jest pana zdaniem objaw poczucia strachu czy bezkarności? Chyba mieszanka tego. Ja przede wszystkim widzę to jako objaw bezgranicznego chamstwa, ale który nie powinno być w parlamencie miejsca. Mhm. Ale myślę, że to jest mieszanka różnego rodzaju uczuć. Ja nie wiem, prawdę mówiąc, czy Kamiński i Wąsik są przekonani, że mogą bez końca stawiać tezę, że nie podporządkują się wyrokowi sądu. Dla mnie jest to niewyobrażalna sytuacja. No chyba, że sytuacja. Na końcu po raz drugi pan prezydent Duda ułaskawi obu panów. No, nie wiem, co pan prezydent uczyni, natomiast powiem przewrotnie, że przynajmniej tym razem mielibyśmy do czynienia z sytuacją prawomocnego wyroku, a nie tak jak w listopadzie 2015 roku. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. To okrutny żart, mówi Jan Pietrzak. I teraz pytam pana, panie doktorze, czy to jest wypowiedź, którą możemy rozpatrywać jeszcze w ramach wolności słowa, czy już nie? Panie redaktorze, trochę się bałem tego pytania, bo to jest dla mnie coś niepojętego. Jak dalece mogą być przekroczone granice dyskursu politycznego, ale też po prostu zwykłej przyzwoitości i szacunku dla ofiar wojny, dla tych wszystkich osób, które cierpiały w obozach koncentracyjnych. Dla mnie jest to po prostu plunięcie w twarz tym ludziom. Takich żartów po prostu się nie robi. I pan
szansonista Pietrzak nie powinien powoływać się na to, co się w Niemczech stało przed kilkoma laty i mówiąc, że dostosowano jakieś stare baraki w obozach koncentracyjnych do tego, aby trzymać tam migrantów. Nikt ani tego nie pochwalał, ani nikt przy zdrowych zmysłach tego kopiować nie będzie i nie wiem, do czego miałoby zmierzać to porównanie. To jest haniebna wypowiedź, którą powinien zająć się prokurator. No, postępowanie zostało wszczęte i będzie ono się toczyć w oparciu o artykuł 257 Kodeksu Karnego, który mówi o publicznym znieważeniu grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i etnicznej. Za to grożą 3 lata więzienia nawet, ale wróćmy do znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i etnicznej. Znieważył pana zdaniem Jan Pietrzak ofiary Holokaustu, no, czyli Żydów, ale nie tylko Żydów, bo nie tylko Żydzi ginęli w Polsce, w niemieckich obozach koncentracyjnych w Polsce, ale czy znieważył także migrantów? Znieważył po pierwsze pamięć ofiar, pamięć osób, które cierpiały w tym miejscu. To jest niedopuszczalne, ale z drugiej strony rzeczywiście widać wyraźnie, no moim zdaniem, ksenofobiczne i rasistowskie wątki w tej wypowiedzi. Są jacyś podludzie, którzy mają być umiejscowieni w miejscu hańby i w miejscu cierpienia. Co to ma oznaczać? Co to ma oznaczać? To jest po prostu dla mnie niewytłumaczalna wypowiedź. I powinna... Moim zdaniem powinna być poddana bardzo głębokiej analizie prokuratorskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jan Pietrzak nie widzi problemu. No cóż, nie mam komentarza. Panie doktorze, to jeszcze na koniec, jeśli pan pozwoli, sprawa związana z wypowiedzią pana ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który właściwie nie pozostawił złudzeń dotyczących tego, ile będzie trwało przywracanie praworządności i porządku konstytucyjnego w Polsce. I stwierdził, że wyborcy muszą uzbroić się w cierpliwość, a właściwie, że on chciałby i prosi, żeby wyborcy uzbroili się w cierpliwość, bo to wszystko będzie musiało trwać. Czy pana zdaniem wyborcy zrozumieją taki przekaz i czy w tę cierpliwość się uzbroją, to tak już na koniec a propos wyzwań, które stoją przed rządem Tuska. Mówiąc krótko, czy oni utoną w tych wyzwaniach, czy jednak gdzieś tam na powierzchni się utrzymają, bo też nie są wolni od błędów. No już kilka wpadek, nie jakichś spektakularnych, ale jednak od początku objęcia rządów było. I te wpadki bardzo mogą niepokoić. A która jest najbardziej pana zdaniem? No zaczęliśmy od kwestii wiatraków. No ale to jeszcze nie było rządu. Tak, no ale właśnie... Ale tak, no rozumiem. Zbyt pośpiesznie. Wiatraki co? Media publiczne? Uważa pan, że źle to jednak rozegrano? Może trzeba było lepiej wytłumaczyć tę decyzję opinii publicznej. Trzeba bardzo pilnować obsady spółek Skarbu Państwa. Mówi pan o tej nominacji na giełdzie papierów wartościowych. Trzeba bardzo pilnie tutaj patrzeć, czy nie zastępuje się jednych oddanych działaczy drugimi. Naprawdę można na tym stracić wizerunkowo. Ja rozumiem wypowiedź pana ministra i w pełni ją popieram. To nie jest tak, jak swego czasu powiedział Grzegorz Schetyna, że za pomocą jednej ustawy my szybko przywrócimy równowagę i praworządność. To była tylko retoryka kampanii wyborczej. Tego się po prostu zrobić nie da. Szczególnie jeżeli ma to być zrobione zgodnie z prawem. Musi być, bo jeżeli obóz polityczny, obecnie rządzący, szedł do władzy z hasłami przywracania praworządności, to on też nie może metodami wątpliwymi konstytucyjnie przywracać tego porządku. Tylko wrócę do istoty mojego pytania. Czy pana zdaniem wyborcy są na to gotowi? Bo wszyscy tych rozliczeń, tych zmian chcieli bardzo szybko. Czy będą ludzie rozumieć, że nie będzie szybko? Ja myślę, że z tego punktu widzenia dobrym zabiegiem było bardzo szybkie zajęcie się komisjami śledczymi. Bo to było wysłanie sygnału, że te zapowiedzi wyborcze, że będą rozliczone niegodziwości, przekroczenia i złamania prawa, czy zwykłych przestępstw, to naprawdę będzie załatwione. I myślę, że ten pakiet komisji śledczych jest wyraźnym sygnałem wysłanym, że nie będzie tutaj zamiatania czegoś pod dywan. Natomiast na tym etapie, nie opierając się na żadnych badaniach wiarygodnych, nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo ta cierpliwość społeczna może trwać. Panie doktorze, czego by pan życzył naszym widzom i sobie także na ten nowy rok?
No pani redaktor, oczywiście zdrowia, bo jeżeli będziemy silni i zdrowi, będziemy mogli osiągnąć wszystko. Ale to przewrotne jest pytanie, czego bym życzył, bo sobie jak analitykowi mógłbym życzyć niepokoju politycznego. Braku sezonu ogórkowego, o którym wspomnieliśmy. Mielibyśmy się czym zajmować, ale mówiąc zupełnie poważnie, jestem przede wszystkim obywatelem, który chce spokoju, porządku, wygaszenia konfliktów, które można wygasić i racjonalnej w polityki. No i wszystkim życzę oczywiście też, aby płace rosły szybciej niż inflacja. O tak. Panie doktorze, a już tak na koniec. Czy widział pan życzenia, które na Instagramie prezydent Duda złożył obywatelom? Nie. Nie widział pan? No to, drodzy państwo, ja nie wiem, czy państwo widzieli te życzenia noworoczne, które prezydent przekazał obywatelom. Może pan tu podejrzeć teraz. To jest pan prezydent i pierwsza dama. Happy New Year, Andrzej Duda. I to nie jest fake, panie doktorze. Chciałabym zapytać, czy to świadczy o takim dystansie pana prezydenta do rzeczywistości, czy... No. Jak mamy interpretować bardzo... te życzenia? Mam łzy w oczach, widzę. No, rzeczywiście bardzo oryginalne życzenia. Pan profesor, pan prezydent pokazuje, że jest człowiekiem młodym, energicznym i życzy wszystkim tej energii w nowym roku. Dwie dziesiątki damy. Dwie dziesiątki. Tak, zdecydowanie. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, państwa gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję, panie doktorze, za to spotkanie. Państwu oczywiście dziękujemy za obecność. Naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak licznie państwo stawią się dzisiaj po tej długiej przerwie. To potwierdza, że po prostu Ekspres Biedrzyckiej ma najlepszych widzów na świecie. Także wszystkiego dobrego dla państwa. My z panem doktorem tanecznym krokiem oddalamy się już za kulisy. A pałeczkę przejmie Jan Złotorowicz, o ile się nie mylę. Tak, Michał? Dzisiaj Jan Złotorowicz i jego raport. My wracamy jutro o godzinie 9:07. Spokojnego, dobrego dnia dla państwa. Trzymajcie się ciepło. Do jutra.